tej strony Shop 203, a dzisiaj będziemy mieć klip Zarka. Nie chciało mi się pokazywać, jak uswajam tego dealo i tutaj trochę tego buduję, ponieważ chciałem się zapoznać z mapą, czy nie ma tu za bardzo jakichś pająków, więc zacząłem zbierać i tutaj znalazłem fajne miejsce na dom. I na początku powiem ważną informację, że będzie można zagrać ze mną w Fortnite lub Sea of Thieves na live jednym. Więc jeśli będzie ktoś chciał, to piszemy nick bez donate'ów i ja wybieram 10 osób i będzie takich 5 rund z widzami, a reszta będzie dla osób, które mnie subskrybują, po prostu ich dodam do znajomych, jeśli napiszą nick. Będzie ze mną wtedy nagrywał oczywiście Francesco 55, z czego niedługo zobaczycie już jego kanał. I co mogę powiedzieć? Przejdźmy do rozgrywki. Jezu, już mi zepsułeś to. Okej, mój dealo już go zabił tutaj z moją pomocą oczywiście. Ja go chciałem oswoić, ale jak ten pan tu się już wkurzył, to jest jakby co specjalna, to jest jakby co, nie da się mieć takich na normalnym arku, na przykład, nie wiem, na The Island, mieć takiego dealo, takiego kolorów, mi się wydaje, że to jest tylko na tym, bo na mapie Excition, która jest oczywiście płatna, a teraz jest przecena 29 zł. Niedługo się ona kończy. Tutaj, jak widzicie, jest jakiś w ogóle koń, który już uciekł. Kilka tego. Za bardzo na tym spawnie nie powinno być pająków. Tak mi się chociaż wydaje. Tam, jeśli słychać odgłosy, jak ktoś gra w Fortnite w tle, to przepraszam. Po prostu jestem z kolegą w ekipie. Znaczy nie w ekipie, tylko na imprezie. Nagrywam sobie na imprezie, bo mi się nie chciało już opuszczać. I teraz mam plan zbudować tutaj taki większy dom, troszkę sobie obudować tu całą wodę. I no nie wiem, co mogę dalej powiedzieć, takich informacyjnych. Jeśli ktoś by chciał ze mną coś nagrać na przykład, to można na przykład napisać w komentarzach. Ile tu jest tych koni? Na pewno będziemy je oswajać, ale nie w tym odcinku. Bo nie mam warzyw. W ogóle. A to warzywka, to najpierw, to nie wiem, może na pewno będę je oswajał, bo chyba, bo ja ich nigdy nie widziałem. Gallimimus. Mój dealo dalej za mną chodzi. Przepraszam za ścinki w tle, tylko Ark jest dosyć grą wymagającą sprzętowo. A więc będą duże ścinki i ten, jeśli ktoś by się pytał, na czym gram w Arka, to na PlayStation. I miałem pytanie, ponieważ niedawno jak patrzyłem na statystyki kanału, to mnie bardzo to zadowala. Tyle wyświetleń zrobiliście mi w ostatnich 3 tygodniach, 22 aż mi doszło. 2 wyświetlenia, tak. Dobrze się wysłowiam chyba. Tak, 22 wyświetlenia mi doszły. To jest dla mnie bardzo dużo, bo ten... I wiecie, i chciałem wam jeszcze powiedzieć, że aż 283 razy wyświetlają się miniatury moje, czyli moje filmiki, ale nikt prawie w nie nie klika. No więc tyle. Nagrywam. Dobrze, już? To najwyżej wytnę, co teraz, bo musiałem chwilę stanąć. Zamknąć drzwi w pokoju. Jest wood. Nie gram po polsku, bo bardzo brzydko to wygląda, te napisy, bo nie obsługuję to idź te dalej. To będzie tak bardzo brzydko inną czcionką wyglądało. Więc jeśli ktoś czegoś nie rozumie lub będzie chciał się spytać, za ile można teraz tą grę kupić na przecenie na PlayStation, to od razu mówię, że około 37 zł. A nie, 40 ileś na komputerze za 35 zł. Mówię ceny ze Steama i Epic Games. Jeśli ktoś by nie wiedział, z jakich to jest serwisów z grami. I dzisiaj miałem taki pomysł, że zrobimy ten odcinek, że zbuduję najpierw bazę, zanim w ogóle gdzieś pójdę za bardzo. Bo mało
tak jakby mało mam dinozaurów, to mogłoby się dla mnie skończyć. You're dead. Widzicie, tu jest taki dealo. Co mi brakuje do skraftowania wody. Wood. A jakby ktoś się pytał, to można te latarnie zniszczyć, z nich leci kryształ. Co na Daysland jest rzadkie, a to nie jest Daysland, przypomnę, żeby nikt nie pisał mi w komentarzach, że to nie Daysland, tylko inna mapa. Ja to wiem. Kupiłem dodatek na przecenie, gdy był, bo byłem ciekawy. Ten i widziałem fajne miejsce na bazę, ale to będzie na pewno w późniejszym etapie gry. Gdzieś, nie wiem, kiedy będę miał pterka lub argenta. Raczej będę się kierował na pterka, bo nie chce mi się za bardzo zdobywać argentiwy na dany mi tutaj poziom na razie. Co jeszcze mogę powiedzieć? A miałem to zrobić. To zaczynam już kończyć ten dom powoli i zobaczę, czy mam skórę na zbudowanie nie tego. Nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Simple bed, to mam. Mam raczej itemy, tak? Przepraszam. Touch i fiber. No to idę szybko na jakieś drzewko pobliskie na tego Andrzejka. I jakby ktoś się pytał, jaki to jest spawn w ogóle, żeby nie było, że ktoś szuka. Chciałbym mieć takie samo miejsce gdzieś na jakimś serwerze, bo gra z innymi na PS-ie, kompie, czy Xboxie, nawet nie wiem, czy jest na Nintendo, to jakby ktoś się pytał, to trzeba zrobić to tak. To jest ten drugi. East chyba, tak, dobrze mówię, East. I spawn, jaki to był? East Sanctuary. Tak, dobrze mówię. East Sanctuary. Tak, dobrze. I tutaj się spawnił zawsze jakieś dwa boberki. Nie wiem, gdzie jest ich szałas, bo tutaj, tam defense unity są, tamten, pokażę go nawet. To tutaj pan, który, nie, błagam się, no nie, no. Chciałem tego ankylkę oswoić sobie. Defense unit level 37. To właśnie nimi się chciałem powiedzieć, że one zabijają wszystko tutaj, bo one tak jakby na Excitation jest taka zaraza, nie w mieście, bo w mieście właśnie chronią te defense unity i różne inne dinozaury. Na przykład ten Fonsery, których jeszcze nie miałem szans niestety spotkać w arku. I one też tu bronią to wszystko. I przepraszam, że nie pokazałem, jak w ogóle ja te rzeczy kraftuję, tylko pomyślałem, że nie będę wam przedłużał te 20 minut filmu, żebym pokazał, jak to ja to wszystko robię itd. To wszystko. W Fiomie bym sobie upolował tak naprawdę, gdzie ten mój dealo jest. Dealo, dawaj. Która ona ma lewe, żebym nie poszedł na jakiś 21, dobra. Jakby ktoś się pytał, to niestety krew po ostatniej u mnie aktualizacji na PS-ach została włączona, bo można sobie też w ustawieniach wyłączać, ale Jezu, nie chcę mi się za nim biec. Dilo biegnie do mnie, czy na mój cel? On ma jak? Attacking target. Dobra. Co te defense unity chcą zabić? To jest bronto, czy nie będę się lepiej zbliżał, ale po wielkości mi się wydaje, że brontozaurus. Popatrz lepiej, żadnych robactw. Kryształy są czyste z tego, co ja widzę. Z tego tam jest jakiś 7 level. O shit! Uciekamy, bo mi się teraz przypomniało, że defense unity chyba mi zabiły mojego dealkę. Chodź, defense unita. Życzę, żeby defense unit nie wygrał. Ale nie, to raczej przegra. Defense unit. To jest diplo, mi się tak wydaje. Diplo. Dobra, nie żyję. Ale kolejny. O nie. Nie, a to jest który? Piąty? 21. Dobra, będzie zgon, ale nie dla nas. Ok,
Okej, to myślę, że na pierwszy odcinek to zrobię jeszcze łuk się postaram. Postaram się podekspić craftowaniem. Który mam level tak ogólnie? 13. Zobaczę, czy coś mam ciekawego do zrobienia. To blokowanie. O, może się Mortar and Pestę zajmę. Kamienie. Ankylo mi zarąbały. Super. Nie polecam tej mapy, jak one Ankylo mi zarąbały. Szczerze mówiąc, to zaraz 200 dobijemy do tego. To przy moich obliczeniach to będzie około... Nie, to nie, to kurde, dron! Gdzie tu Enforcer? Od razu tłumaczę, co się dzieje, kiedy jest dron. On bada, czy my jesteśmy grzeczni. Jeśli przejawimy tam jakąś agresję, to on wzywa... Tak, to jest dron. Nie mogę go zobaczyć. Tak, to dron. Wolę do niego nie podchodzić, bo jeśli wykryje, że niby jestem zły, że agresywny, to będzie po mnie, dosłownie po mnie, bo one tak jakby wykrywają agresywność, że na przykład, nie wiem, bym walnął kogoś pięścią, to one by przyleciały, zbadały mnie, czy ja jestem agresywny. Jakbym był agresywny, to wzywają takiego enforcera, z tego co myślę. I z tego co widzę, to ten Bronto to lubi do mnie przychodzić. Dobrze, to teraz to crafting. Ankylozaur. Defense. Nie wierzę, kurde. Ubiły to. Chciałem wam powiedzieć tylko tyle, że tutaj, jeśli coś oswoicie, to szybko to może bardzo zginąć. Więc na przykład oswoicie, nie wiem sobie, jakiegoś Dinka? Myślicie, że on wam nie zginie? One tam są? Zginie. Na przykład ja już wiem, że mój gdzieś tam już ginie powoli, bo one zwykle zabijają takie moje. Już mogłem coś jakiegoś, sobie w ogóle skraftować. Dobra, sikierów to zabiję w ogóle. Plated Primate. Czekajcie, bo ja zapomniałem wam powiedzieć. Kupujecie Dead Know Me. Nie, on tam stoi. Aha, dobra. To od razu tłumaczę, zobaczcie. Tutaj są engramy, jak każdy dobrze wie. I tutaj jest Excition. I włączam sobie to Excition i na przykład mam tutaj jakieś nowe rzeczy. Na razie to tylko jedną mi rzecz nową dało. I ja to chcę wam pokazać, jak to działa. Tak, Flintstone, to znaczy mnie na to stać. Co, czego nie mam? Tak naprawdę. Flinta. Dobra. Dobra, bym musiał kogoś zabić i z niego pobrać. No i spoilerowałem wam, do czego to jest. Ale nie wiecie, jak to wygląda, gdy coś zabijecie. Tylko musicie coś najpierw ubić, to naprawdę długo się robi nawet. O! Nie żyją tamte defense unity. To ja się nie będę ograniczał. Użyję...
Zobaczcie. No mam takie coś do pobierania próbek. Albo Ankylo sobie pobiorę, bo tam widziałem leżał, ale jeśli tu przyszedł jakiś zboczony T-Rex i on powiedział, nie, ja jestem głodny, nie. I mi to zabił? Nie, tutaj do dochodu. To nie ma T-Rexu. Zobaczcie, jest taki Angylosaurus. Taki level? Dobra, 25 level. Taki ezezezez. Jak kid mówię, ezezezez. Zobaczcie. To jest takie... Takie, takie fajne. Nie wiem, jakby się wam to spodobało, ale na przykład o, jeszcze pobiorę sobie jedną próbkę. To, co tutaj mi tutaj ubiły dokładnie... Defense chyba, tak, defense unita. I zobaczcie, pyk! I mamy level 5 dermis. No. I zobaczcie, to się nam trochę wykorzystuje oczywiście. I teraz pora podekspić. I już level 15. Jeśli dziś przejdziemy do metalu, to ja jestem zadowolony. A zaraz będę już kończył odcinek, żeby was tu nie zanudzić tym, a ja jestem impostorem. Gadankiem moim, z czego pewnie wy wiecie wszystko o Arku. A ja wam mówię, o co chodzi w Arku. Gdzie to jest? Gdzie Mortar and Pest? Okej. I teraz wstawię kilka... Nie, no nie będę trzymał raczej. Dobra, jednego mu wsadzę. I zobaczcie, teraz co mi jest potrzebne, żeby skraftował takie jedno. Touch, stone i wood. Ale czy jakbym walnął kamień, to by mi pobrało próbkę kamienia? Z tego co widzę i wam zespoileruję życie. Flint, dobra. Teraz i tak nie muszę zmieniać. Z tego co widzieliście przed chwilą, to było masę stworzeń, aż gardło bolało, aż głowa bolała od tych kolorów. No to defensywnie te wszystko tu pozabijały. Zobaczcie. Aż tam nie idę, bo się boję. Że mi zaraz coś wzje. I zobaczcie, jestem zmęczony jak zwykle. I zobaczcie, a ja miałem dużo przecież tego zebra. Dobra. O, to wszystko raczej już mam. Na jedną taksidermi. Tak? Na jedną? Drewienko jedno. Ten, kto zna ten ból chodzenia po tych krzakach i zbierania tego wszystkiego, to wie dobrze, jakie to jest. I zebrałem te 27 łuda. Bo już nie wiem, może na następne by zacznę zbierać. Zobaczcie, jest tu taki taksidermi. Ja to zaraz postawię sobie gdzieś i co ten Ankylo postawię. Ankylos, a z Ankylo, bo tam takie... Pewnie wiecie, bo pewnie oglądaliście u jakichś youtuberów, co to robi. Dobra, mam tu łóżko. Ja im nic nawet nie zrobiłem. Wiecie co? To jest na dziś tyle.